To obserwatorium Roque de los Muchachos. Znajduje się w najwyższym miejscu La Palmy, ponad 2 km nad poziomem morza. To najlepsze miejsce w Europie do badań z zakresu astronomii optycznej i podczerwonej. W obserwatorium znajdują się teleskopy wykrywające promieniowanie gamma. Narodowy teleskop Galileusza, szukający planet i galaktyk poza Układem Słonecznym, oraz teleskop SST, jeden z największych w Europie teleskopów do obserwacji Słońca. Znajduje się tam też największy na świecie teleskop optyczny z pojedynczą aperturą – Gran Telescopio Canarias. Nieves Castro Rodriguez pracuje w obserwatorium jako starszy astronom. Pozyskuje dane z wszechświata dla naukowców z całego świata. Teleskop jest wszechstronny. Nie obserwujemy tylko jednego miejsca. Raz możemy obserwować czarne dziury, innym razem galaktyki aktywne, asteroidy w pobliżu Ziemi czy supernowe. Każda noc jest inna. Dzisiaj ekipa Wielkiego Teleskopu Kanaryjskiego zajmuje się istotnymi pracami konserwacyjnymi. Musi sprawdzić mechanizm zamykania olbrzymiej 13-metrowej zasuwy. Z góry widać, jak olbrzymi jest ten sprzęt w porównaniu z mechanikami wspinającymi się na zewnętrzną platformę obok otworu obserwacyjnego. Przepuszczają oni niewielki prąd przez system hamowania zasuwy, żeby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię. Potrzebni są nam też ludzie, którzy są w stanie rozwijać tę technologię i dbać o nią. Na koniec ekipa musi przejść po stromej drabinie prowadzącej przez kopułę teleskopu, by sprawdzić systemy zapewniające bezpieczeństwo pracownikom. Na niebie rozbłysły gwiazdy widoczne gołym okiem. Z wnętrza budynku astronomowie przeczesują niebo, chcąc zgłębić tajemnice wszechświata. Mamy wielkie szczęście, że na La Palmie jest tak przejrzyste niebo. Możemy mieć wgląd we wszechświat. Widzimy miliony gwiazd, a im dłużej się przyglądamy, tym więcej ich dostrzegamy.